Dziękuję uprzejmie panu posłowi. Głos ma pan poseł Antoni Błądek, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze. Ja chcę zapytać pana premiera o przyczyny i działania zapobiegawcze w tej całej sytuacji powodziowej. Po pierwsze, czy nie doszło tu do zaniechania ze strony administracji i instytucji państwa w zakresie funkcjonowania systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych i jednoznacznego podziału kompetencji? Jak i z jaką częstotliwością prowadzone są audyty przeglądu stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych? Jakie są wyniki przeprowadzonych audytów i kontroli? Jakie działania naprawcze, korygujące zostały wdrożone i z jakim skutkiem? Gdzie są osoby odpowiedzialne za nadzorowanie systemu i opracowanie planu reagowania i jego wdrożenia? Czy odpowiedzialne służby państwa podejmą działania, które pozwolą ustalić winnych zaniedbań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego? I czy nie będzie tak, że zainteresowanie premiera odpłynie wraz z falą powodziową, podobnie jak pilotażowy program premiera dla Stalowej Woli, gdzie zapowiadane są lawinowe zwolnienia kolejnych 800 pracowników? Wyrażam szczere współczucie wszystkim poszkodowanym, w tym mieszkańcom Tarnobrzega i Sandomierza. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi. Głos ma pan poseł Krzysztof Tchórzewski, Prawo i Sprawiedliwość.